Cała Polska czytała Quo Vadis, czytały też Pyskowice. Fragmenty kultowej historycznej powieści Henryka Sienkiewicza usłyszeć można było w parku przy placu Józefa Piłsudskiego. Wszystko w ramach akcji Narodowe Czytanie. Petroniusz obudził się zaledwie około południa i jak zwykle bardzo zmęczony. Poprzedniego dnia był na uczcie u Nerona, która przeciągnęła się do późna w noc. Od pewnego czasu zdrowie jego zaczęło się psuć. Generalna próba przed naszą kamerą wyszła idealnie, nie inaczej było też przed słuchaczami zgromadzonymi w parku. To właśnie burmistrz Wacław Kęska zainaugurował tegoroczną akcję narodowego czytania w Pyskowicach. Tutaj chodzi o, jak powiedziałem, podkreślenie wartości kulturowej naszych wieszczów, jak gdyby zachęcenia ludzi młodych, a w ogóle wszystkich, do właśnie zapoznania się z ich dziełami. Poza burmistrzem fragmenty Quo Vadis w Pyskowicach czytali również inni przedstawiciele lokalnego samorządu. Wśród nich była Magdalena Fischer-Rębisz z Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Henryk Sienkiewicz należy do tych pisarzy, których rzeczywiście cenimy ze względu na to, że pisał pięknie, pisał bardzo wiele, pisał nowele, opowiadania, powieści. Wiele z nich zostało zekranizowanych, jest powszechnie znana jego twórczość, ale myślę, że był bardzo dobrym pisarzem. Dodajmy, że samorząd Pyskowic, a także tutejsza Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Ośrodek Kultury i Sportu włączyły się do Narodowego Czytania po raz drugi. Sama akcja zainicjowana została zaś przez prezydenta Rzeczpospolitej Polski w 2012 roku. W poprzednich latach czytano fragmenty dzieł Adama Mickiewicza, Aleksandra Fredry czy Bolesława Prusa.